Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich, którzy przybyli w ten poniedziałkowy wieczór do nas, do międzynarodowego... A, wtorkowy wieczór, przepraszam. Na debatę galicyjską. I pozwólcie Państwo, że szczególnie gorąco powitam naszych gości i bohaterów tej debaty, pana profesora Waldemara Łazugę, który przybył do nas z zakordonu, z Poznania. I pana profesora Krzysztofa Zamorskiego, który przybył do nas z ulicy Gołębiej. Proszę Państwa, ta debata nie jest przypadkowa, ona łączy się z otwartą w ubiegły czwartek w naszej galerii wystawą Mit Galicji, wystawą, której towarzyszy ten oto katalog, wystawą, w której obaj znakomici dzisiejsi dyskutanci kontrybuowali swoimi tekstami do katalogu. Ale przede wszystkim, i to jest mój miły obowiązek, no chcę podkreślić, że i pan profesor Waldemar Łazuga, i pan profesor Krzysztof Zamorski są wytrawnymi znawcami tematu, a więc tego wszystkiego, co z Galicją się łączy. Pan profesor Waldemar Łazuga jest profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kieruje Zakładem Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale przede wszystkim jest jednym z najwybitniejszych polskich znawców dziejów i Polski, i dziejów powszechnych XIX i XX wieku. Pan profesor się nie pogniewa, że w tym krótkim przedstawieniu ograniczę się tylko do podkreślenia i wymienienia tych najważniejszych dzieł, książek, które dotyczą również naszej dzisiejszej rozmowy, a więc po pierwsze jest pan profesor klasykiem gatunku, jest autorem książki Michał Bobrzyński, Myśl historyczna, działalność polityczna, książki, która miała już 3 wydania. Kolejną ważną publikacją książkową były Rządy polskie w Austrii, gabinet Kazimierza Hrabiego Badeniego, ale pan profesor jest autorem również monografii Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta, a wreszcie i chcę to powiedzieć z przekonaniem, to była moja wakacyjna lektura, Kalkulować. Polacy na szczytach CK Monarchii, to jest najnowsze dzieło pana profesora, o które pewnie będzie można pana profesora dzisiaj również zapytać. Książka, która myślę, że nie Galicji tylko dotyczy i nie tego wszystkiego, co było dylematami Polaków na przełomie XIX i XX wieku i nie tylko tego, jak ważny był ten czynnik polski w Wiedniu wówczas, ale myślę, że to jest książka, która pobudza do bardzo szerokiej refleksji w tym naszym podstawowym polskim pytaniu, bić się czy nie bić. Pan profesor Krzysztof Zamorski, i tu się zająknę, bo jest postacią w Krakowie znaną i szanowaną, nie tylko jako uczony, nie tylko jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się historią społeczno-gospodarczą, demografią historyczną, teorią historii, kieruje Zakładem Dziejów Historiografii i Metodologii Historii naszego Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jest przecież charyzmatycznym, i tak żeśmy cię, Krzysztofie, zapamiętali, dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, za którego pontyfikatu powstało to nowe skrzydło. A w kwestiach galicyjskich odnotowałbym przede wszystkim transformację demograficzną w Galicji na tle przemian ludnościowych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Strasznie długi tytuł. Profesor Estreicher nas uczył, że tytuły powinny być krótkie, takie trzywyrazowe. Ale też odmiany czasu historycznego na marginesie rozważań Romana Ingardena i wreszcie początki przejścia demograficznego w Polsce. On też jest współredaktorem historyki i myślę, że między innymi od tego zaczniemy. Jeżeli pan profesor Łazuga pozwoli, to najpierw
mojego uczonego kolegę z Krakowa zapytam o to, co jest tytułową kwestią naszej wystawy. Mit. Krzysztofie, jak mit ma się do historii, jak mit ma się do pamięci, jak ma się do wizerunku, chronotopu, tego wszystkiego, co myśląc o Galicji, tworzą przestrzenie rzeczywiste i przestrzenie przez nas wyobrażone? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, szczególnie w kontekście tej wystawy, z którą zapewne większość z nas już obejrzała albo będzie chciała obejrzeć. Bo wystawa nie jest do końca o Galicji. Wystawa jest o micie Galicji. A problem mitu to jedno z najtrudniejszych zagadnień, z jakim przychodzi zmierzyć się historykowi. A bardzo wielu historyków długo uważało, że ich powołaniem jest walka z mitem, jest niszczenie mitu, jest pokazywanie, jak to naprawdę było, jak mówił Leopold Ranke. Ale z biegiem czasu coraz bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że sami historycy nie są wolni od ulegania mitom i że sami historycy również tworzą mity. By powiedzieć, czym jest mit, można by powiedzieć za to polskim, że mit jest rodzajem utrwalonej wiedzy, która z trudem poddaje się weryfikacji. Gdyby ciągle sięgać do tego poznańskiego uczonego Jerzego Topolskiego, to można powiedzieć, że Topolski mówi, że historyk ma trzy możliwe postawy wobec mitu. Pierwsza, i ona jest cały czas obecna, to jest zwalczanie mitu. Druga, to jest przyjęcie, że jest zjawiskiem kulturowym i że nadaje się do analizy. I to jest przypadek wystawy, którą pan dyrektor, profesor Jacek Purchla, nas obdarzył. I trzeci to jest postawa ulegania mitom i życia w świecie mitów. I myślę, że ta trzecia postawa jest najczęstszym elementem obecności Galicji w świadomości współczesnego człowieka w Polsce i na świecie. Bowiem taki mit istnieje w ludzkiej świadomości, w ludzkiej wyobraźni, istnieje w czymś, co nazywam refleksją pierwszą o dziejach. Kiedy myślimy o przeszłości, kiedy chcemy odnieść się do niej, odnosimy się w pewnym sensie poprzez mity. Gdybyśmy spróbowali jeszcze bardziej to ująć i powiedzieć, to w ogóle sama Galicja jest dla nas problemem. Sama Galicja w tym wydaniu, o którym mówimy, jest porażająca często dla historyka zawodowego. Czy istnieje mit Królestwa Polskiego? Czy istnieje mit poznańskiego? Dlaczego istnieje mit Galicji? Co znaczy mit Galicji dla Polaka? Czym była Galicja dla zasadniczych nurtów rozwoju politycznego dziejów naszego państwa? Okresem nieszczęścia, okresem rozbiorów, przejściowym. Była. Tymczasem, jeśli patrzymy na obecność mitu, to nagle w różnych przykładach mówimy, jest Galicja, jestem Galiceuszem. W tym sensie możemy poznać siłę oddziaływania mitu, jego potęgę. On istnieje w literaturze, on istnieje w sztuce, on w literaturze będzie tworzył chronotop, gdzie będziemy się odnosić mniej lub bardziej dokładnie. Bo co znaczy mit Galicji? Znaczy z jednej strony potężną rolę będzie odgrywały te wszystkie komiwajażerskie skojarzenia z absolutnie nieprawdziwym obrazem dzielnego wujaka Szwejka, ale jakżeż inspirujące. Z drugiej strony z nędzą galicyjską, z trzeciej strony z Piemontem. To jest bardzo złożone i wielowarstwowe podejście. No ale tak czy inaczej musimy pogodzić się z tym, że w historii mamy do czynienia z mitami, że ta wystawa jest o micie galicyjskim, czyli o tym, jak przeszłość, jak pewien fragment dziejów naszego państwa istnieje w naszej współczesności. Dziękuję i powiedziałbym, idąc dalej, że ta wystawa chce jedną jeszcze rzecz
pokazać, czy też jeszcze jedną niezwykle ważną refleksję wzbudzić, co najmniej jeszcze jedną, to znaczy, że nasza polska perspektywa nie jest jedyną perspektywą na Galicję i nasze polskie mity są, można powiedzieć, często mówiąc brzydko, niekompatybilne z tym wszystkim, co zapamiętali i pamiętają bardzo dobrze dzisiaj Ukraińcy, bo ten mit jest dzisiaj najbardziej żywy właśnie na Ukrainie. Nie przypadkiem nasza wystawa i puentą kończy się, i puentą jest kijowski Majdan. Że z perspektywy żydowskiej Galicja pozostaje z jednej strony matką Izraela, a z drugiej strony symbolem Holokaustu. No i że jest jeszcze wreszcie ten austriacki punkt widzenia. I z tej perspektywy chciałbym spytać pana profesora Waldemara Łazugę o to, jak pan jako badacz, jako autor tej niezwykłej książki, jako znawca problematyki CK monarchii, ale też jako Wielkopolanin, co pan profesor zawsze bardzo pięknie podkreśla, patrzy na tą kwestię mitologii, bo rzeczywiście fenomen Galicji no, zasadza się również i na tym paradoksie, że była konstruktem sztucznym, konstruktem zaborczym, trwała jako królestwo w historii Europy przez chwilę, nie istnieje od 100 lat, a jest w nas i odróżnia nas na swój sposób od tego wszystkiego, co jest pamięcią Warszawy czy pamięcią Poznania, tak przynajmniej mi się naiwnie wydaje. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest chyba już szósty panel w tym roku w Krakowie, w którym uczestniczę. Przyjeżdżam tutaj, o czym wszyscy moi z przesiadką znajomi, w Warszawie. Tak, albo samochodem, wiedzą z wielką przyjemnością, ponieważ spoglądać na Kraków z perspektywy Poznania i odwrotnie, to jest pewien rodzaj satysfakcji, albo jak to woli, sadomasochizmu. Nie będę Państwa zanudzać szczegółami, ale połowa słynnych mieszkańców Krakowa prędzej czy później stąd uciekała i wylądowywała przeważnie w Poznaniu. Łącznie z Michalikiem, który tam umarł. Łącznie z Michałem Bobrzyńskim, który tam umarł. No ale potem po śmierci wędrowali jednak tutaj, zarówno Michalik, jak i Michał Bobrzyński, który się ożenił z Zofią Cegielską. Także dlatego, że Wielkopolska nie miała wtedy i nie ma dziś, o czym tam przy różnych okazjach mówię, tego, co Kraków ma w nadmiarze. Kraków jest legendotwórczy. Zawsze był. Poznań jest antylegendotwórczy. Zawsze był. Panie profesorze, mógłbym odwrócić cokolwiek tylko pytanie. Gdy pan wybierze się w daleką podróż do Berlina, a potem w bliższą do Wiednia, dla mnie odwrotnie, Berlin jest pod nosem, to gdzie ma pan poczucie, że znajduje się w krainie mitów? W Berlinie czy w Wiedniu? No w Wiedniu oczywiście. Bardzo lubię tę opinię o Wiedniu, że jeśli w Wiedniu cokolwiek się udaje, mocno krytyczną opinię, to wyłącznie legendy. Nic innego może się nie udawać, ale legenda się udaje. Na przykład legenda o tym, że Wiedeń jest bardzo ciekawy. Być może Berlin jest ciekawszy od Wiednia, ale Wiedeńczycy wierzą, że Wiedeń jest od Berlina ciekawszy. Was ist das Beste in Berlin, der Schnellzug nach Wien. No. Oczywiście mógłbym długo tłumaczyć, dlaczego tak jest, a przynajmniej dlaczego wydawać mi się może, że wiem, dlaczego tak jest. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Mity stwarzają ludzie. Z perspektywy poznańczyka o lwowskich korzeniach, no to jednak muszę powiedzieć, którego rodzina Cypserów spod Krakowa pochodzi, no to nieraz widzę rzeczy dla mnie naprawdę arcy ciekawe. Otóż, drodzy Państwo, w Poznaniu nie ma czasu na dyskusję, ponieważ Wielkopolanie właściwie uważają, że dyskusja powinna być krótka i kończyć się jakąś konkluzją. W rezultacie Wielkopolanie nie tworzą mitów. Nie tworzyli nigdy. Ja już nie będę mówić, że o tym, który z moich przyjaciół poznańskich ma sklerozę albo kochankę, to ja się przeważnie w Krakowie dowiaduję. Nie, no tak jest.
Tak jest. Można na to spoglądać, no tak jak ja, z wielką, wielką sympatią, ale są krainy, gdzie mity nie powstają, albo powstają z wielkim, wielkim trudem. I są krainy, gdzie mity powstają stosunkowo łatwo, bo one powstają przy stolikach, w wyniku pewnej hipertrofii słowa, nadmiernego gadulstwa, takiego przywiązania do stańczykowstwa. O ile miałbym zakończyć jakoś w miarę efektownie, bardzo przepraszam, pan profesor Puruchla wie, że na mnie dzisiaj specjalnie liczyć nie może, ale staram się jak mogę. No to, drodzy państwo, gdy jestem w Warszawie, mam wrażenie, że chodzi za mną insurgent. Gdy jestem w Poznaniu, mam wrażenie, że chodzi za mną organicznik. To jest taka mentalność organicznikowska. A gdy jestem w Krakowie, mam przekonanie, że chodzi za mną stańczyk. Tylko stańczyk to jest indywidualista, organicznik nie. Organicznik to jest ten, który zbudował bazar, spółkę akcyjną. Stańczyk działa w pojedynkę. Ostatnie zdanie. Uwielbiam to zdanie z listu, który znalazłem w Bibliotece Jagiellońskiej. Przepraszam, że to powiem, ale to dla mnie to jest piękne zdanie. Z początku XX wieku albo końca XIX. W jednym Krakowie należy codziennie rano ustalić najpierw, kto dziś komu nie podaje ręki. Coś w tym jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że pan profesor nas tak ciepło podsumował. Rozumiem, że Kraków nie jest mitotwórczy, tylko legendotwórczy. I rzeczywiście legenda o Wandzie, co nie chciała Niemca, i o smoku wawelskim też się w tym mieści. Natomiast chcę tylko panu profesorowi przypomnieć, że znajdujemy się w byłej siedzibie Galicyjskiego Banku dla Handlu i Przemysłu. I może to nie był bazar, ale to stańczycy wymyślili, żeby próbować w latach 80. i 90. również i tutaj robotę organiczną i pozytywistyczną odprawiać. Czy im się udało? No, ten bank zbankrutował, ale w każdym razie próbowaliśmy. I a propos tego bankructwa, proszę państwa, ja bym chciał sprowokować moich znakomitych rozmówców do refleksji nad dwoma, trzema, jak nam czas pozwoli, może czterema takimi punktami podparcia, które są często dla nas fundamentem naszego myślenia o Galicji, tego myślenia realnego i tego legendotwórczego, jak mówi pan profesor Łazuga. I pierwszą kwestią jest rok 1772. My to pokazujemy na wystawie, jak różne mogą być perspektywy. No, nas w szkole uczono czegoś bardzo jednoznacznego. Katastrofa, upadek. Z perspektywy ukraińskiej okazuje się, że to był początek nadziei, którą już Maria Teresa podsycała. Dla żydowskich mieszkańców Galicji ta perspektywa była jeszcze inna. A dla Austrii, Austriaków, Krzysztofie, to pewnie była największa niespodzianka. Myślę zwłaszcza o raporcie Pergena, pierwszego gubernatora, który nas dosyć precyzyjnie scharakteryzował. Czy zechciałbyś to skomentować? Myślę, że to jest tak. Bo to jest częścią mitu, który do dzisiaj snuje się w Wiedniu. Znaczy, możemy bardzo długo szukać źródeł mitu Galicji, ale akuratnie początek Galicji jest jednym z najbardziej jasnych i tłumaczących szereg elementów tego mitu. Dlaczego? Bo oto jesteśmy w Europie oświeconej. Bo Austriacy otrzymują potężną porcję ziemi, którą, no co będą robić? Jest bardzo ciekawy tekst w tym w katalogu, napisany przez młodego, bardzo młodego historyka austriackiego Klemensa Kapsa o próbie widzenia Galicji w kategoriach postkolonialnych. Dla tych z państwa, którzy nie za bardzo interesują się historią, to jest taki nurt badań, który pojawił się na przełomie XIX-XX wieku, patrzenia na historię w kategoriach zależności kolonialnych. I o ile ten tekst jest dyskusyjny w końcowej partii, o tyle w pierwszej jest absolutnie słuszny. Jeżeli bierzemy do ręki raport Pergena, co nas Polaków
dziwi. No, dziwi to, że ten człowiek przyjechał, ma tu niby sprawdzić i zdać relację cesarzowi, co się dzieje, i szuka przedstawicieli państwa. No ale nie ma przedstawicieli państwa. Znaczy państwo istniało tylko teoretycznie, jak rozumiem. Gdzie są urzędnicy państwowi? No oczywiście powinien pojechać do kościoła w niedzielę, spotkać się na sejmiku, wtedy państwo być może by zauważył. Nie ma państwa w sensie koncepcji państwa oświeceniowego. W sensie państwa, w którym jest silny monarcha, oświecony, ma swoich urzędników. To był szok dla Pergena. Ale równocześnie Pergen i ten raport powinien być troszeczkę widziany w kategoriach ówczesnych nastrojów. O tym też troszeczkę Izabel Riska-Urydel pisze. Nastrojów panujących w Wiedniu. Oto jest teren do kolonizacji. Jak może być ten teren przedstawiany? Nie przecież w charakterze i sposobie takim, w którym oto jest to państwo cywilizowane, w którym są rzeczy złe i rzeczy dobre. To ma być biedne, ubogie, zacofane państwo. To musi być takie państwo, no bo jest racja, żebyśmy tam byli. Bo my będziemy tworzyć instytucje państwa. Prawdą się stało, że stworzyli instytucje państwa nowożytnego, ale niszczyli tradycje przynależności do organizmu, który przez wieki funkcjonował. To jest moment, w którym pojawia się po raz pierwszy tak wyraźnie pojęcie nędzy i biedy galicyjskiej. I to jest ten taki źródło, esencja myślenia o micie Galicji. Nędza, przysłowiowa nędza, zacofanie. Chłop może być tylko zacofany, chłop może być tylko biedny, szlachcic może być tylko konserwatystą. Prawdą jest, że stosunki społeczne tu panujące były stosunkami dość archaicznymi, nawet jak na ówczesną Europę. Ale z drugiej strony nie był to jakiś powszechny wyjątek, jeśli popatrzeć na całą wschodnią część Europy. Można zatem patrzeć na to i trzeba widzieć to w tych kategoriach. To jest początek, to są narodziny mitu nędzy galicyjskiej, biedy galicyjskiej, która potem będzie nam towarzyszyć w okresie austriackiego panowania tutaj bardzo, bardzo długo. My do mitu nędzy galicyjskiej za chwilę wrócimy, ale ja myślę, że teraz czas, żeby pan profesor Waldemar Łazuga zechciał słów kilka komentarza do kwestii józefinizmu wygłosić. Ja przepraszam, że ja panów tak odpytuję, ale to, co jest charakterystyczne, to, że w programie nauczania w szkole podstawowej, w średniej, w naszej polskiej szkole w zasadzie Józef II nie zaistniał, a przecież ten niezwykły władca, można powiedzieć, przeprowadził reformy, na które i dzisiaj w Polsce wielu politykom brak odwagi. Myślę choćby o tym wszystkim, co łączyło się z oświeconym absolutyzmem, józefinizmem i reformą Kościoła, którą przeprowadził nie papież, a cesarz rzymski. Za dużo nie mam do dodania, ale akurat pracuję nad referatem, który wygłoszę, a jakże, w Krakowie za miesiąc. No i zbierając różne źródła, materiały, jakoś tak specjalnie zainteresowałem się tym, czy józefinizm był w Galicji, czy nie był. No, szczerze mówiąc, to prawie go nie było. Nie było go mianowicie stąd, że przez długi czas, nie umiem powiedzieć przez ile lat, sytuacja była taka, że nikt w Wiedniu nie wiedział, co z tą Galicją będzie, bo były różne pomysły, że się ją przehandluje, że odda za terytoria bałkańskie, że za długa granica przez Galicję, a w dodatku szlachta dziwna, nierozumiejąca, nie płacąca podatków, jakaś dziwnie demokratyczna, chłop ciemny i tak dalej, i tak dalej. Że może w takim razie zostawmy ją sobie, wydrenujmy podatkowo, uczynimy rezerwuarem żołnierza, a na końcu przehandlujmy. Nie umiem niestety powiedzieć, jak głęboko józefinizm w takim razie dotarł do Galicji, a raczej ile skurał, ile sprawił, jakie zmiany wywołał. Wydaje mi się jednak, że niezbyt duże, bo jednak Franciszek Józef wszystko załatwił. Od kiedy był, a był tyle lat, to wszyscy jego poprzednicy przestali być ważni w galicyjskim micie. Wiem, że to jest taka teza, którą moi koledzy, którzy się józefinizmem interesują, pewnie nie podzielą, ale,
ale tak mi się wydaje. Znaczy, ja bym z tym polemizował, jeśli może nie jestem specjalistą od Józefa, ale jednak reformy józefińskie, to mamy kolonizację niemiecką w Galicji, która odegrała dość dużą rolę w przyniesieniu wiedzy i cywilizacyjną rolę, to ewidentnie. Mamy zmianę statusu Żydów w Polsce. On i Józef odgrywa ogromną rolę w tworzeniu żydowskiego mitu Galicji, prawda? Także to są tu elementy bardzo wyraźne funkcjonowania. No, Józef był bardzo, bardzo, to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo ona jest mało zbadane, nawiasem mówiąc. No, faktem jest, że umarł przedwcześnie, umarł już w 1790 roku. Jego brat, można powiedzieć, zrobił wszystko, żeby te śmiałe reformy ukatrupić, mówiąc dosadnie. Natomiast rzeczywiście to, co po Józefie zostało, to niemiecko brzmiące nazwiska Żydów galicyjskich, te wszystkie piękne nazwiska Rosenzweig czy Feldblum, nie zawsze piękne, to właśnie efekt józefinizmu. A w Krakowie to cmentarze, od cmentarza Rakowickiego zaczynając, bo to reformy józefińskie przyniosły Galicji, stąd cmentarz w Tarnowie na przykład jest znacznie wcześniejszy niż cmentarz Rakowicki w Krakowie. No, zamykanie cmentarzy parafialnych i otwieranie cmentarzy komunalnych za miastem, a więc ta próba porządkowania też odcisnęła swoje piętno, można powiedzieć, w przestrzeni. Ale czy w micie, bo należałoby zapytać całkiem wprost, czy oświecenie w ogóle jest mitotwórcze, czy niekoniecznie? Bo że romantyzm na przykład jest mitotwórczy, to każdy wie. Barok jest mitotwórczy, ale czy oświecenie jest mitotwórcze w Polsce? Dziękuję. Pan profesor z wielkopolską precyzją mnie skarcił. Mamy rozmawiać nie o historii, a o micie i przechodzimy do mitu, a więc do nędzy galicyjskiej, jeśli można. To już jest kwestia, którą wywołał pan profesor Zamorski. Ja się posłużę teraz cytatem ze znakomitego eseju pana profesora Zamorskiego, eseju z naszego katalogu. Cytatu, który jest przywołaniem, można powiedzieć, humorystycznych słów Kazimierza Bartoszewicza ze Słownika Prawdy i Zdrowego Rozsądku, słownika wydanego w Warszawie w 1905 roku, przepraszam. Cytat. Galicja, część ziemi odkryta przed 130 laty, zamieszkała przeważnie przez wychodźców z Jerozolimy oraz dzikie plemiona Stańczyków, Demokratów i Stojałowszczyków. Pod względem zawodowym ludność Galicji dzieli się na znawców sztuki, przeszło 5000, agentów asekuracyjnych 7,5 tysiąca, cyklistów 25 tysięcy, doktorów około 50 tysięcy, prezesów i dyrektorów około 100 tysięcy, sekretarzów, radców i wydziałowych 1,106,315, analfabetów 2 miliony i głodomorów 3 miliony. Tak nas widzieli w Warszawie przed ponad 100 laty. Krzysztof. No i znowu to jest pytanie do pana profesora. Co nam ci Wielkopolanie nam tutaj w naszej kochanej Galicji urządzili? Bo proszę państwa, nie ulega wątpliwości, że mit nędzy galicyjskiej miał swoje źródła wcześniejsze, o których wspominaliśmy, ale on również został bardzo mocno wzniecony, podniecony i zapalony przez Wielkopolanina, przez Stanisława Szczepanowskiego, który kierując się mitem, bo on żył w przekonaniu, że w pewnym momencie, kiedy już zdecydował się wrócić z Londynu tutaj do Galicji, kierował się przekonaniem, że stworzy tutaj dokładnie powtórzy scenariusz włoski, tu stworzy krainę, w której odżyje duch polski, rozwija się polska cywilizacja i on tę cywilizację, młody, prężny inżynier będzie tworzył. Był wielkim, jak państwo wiecie, przypomnę tym, którzy nie znają życia Szczepanowskiego, przedsiębiorcą, sam siebie tytułował, należy do gatunku, do klasy przedsiębiorców, która jeszcze nie istnieje w Galicji, a która ma powstać, miał ją stworzyć. Zajął się bardzo przemysłem naftowym, zinwestował w pola naftowe, inwestował w wydobycie wosku ziemnego, inwestował w wydobycie węgla brunatnego, który wówczas nie miał jeszcze żadnej do końca opracowanej technologii przetworzenia. Stworzył
i wpłynął bardzo na wyobraźnię tysięcy wiertaczy pracujących w przemyśle naftowym galicyjskim poprzez wygląd młodego, wysportowanego inżyniera, który wchodził na szczyt szybów, wspinał się, był sprawny fizycznie, sprawny mentalnie, działacz polityczny, osławiony tym, że oto pokonał wreszcie niechęć Wiednia do tego, by uznać ropę galicyjską za dobro monarchii i doprowadził do tego, że Rosja czy Austria w końcu nałożyła cła na ropę, tanią ropę rosyjską. On napisał ową słynną nędzę Galicji w cyfrach. I jak uwielbiam Normana Davisa, tak muszę powiedzieć, że przerażenie mnie ogarnia, gdy czytam Normana Davisa w tej części i wszystkich, którzy go później powtarzają. A nędza Galicji w cyfrach była pamfletem politycznym, napisanym dla celów politycznym, wyborczym. Dostał się do austriackiego, do parlamentu wiedeńskiego i chciał pokazać, przedstawić swój program. I ten program przedstawił w pamflecie politycznym. Już w czasach galicyjskich ukazało się szereg artykułów, które pokazywały mu, że szereg cyfr, które przytacza, jest absolutnie księżycowych. A w szczególności ten Galicjanin, który je za pół człowieka i pracuje za pół człowieka, że to jest mit, że to jest nieprawda. Skąd wiemy o tym, że lepiej odżywa się mieszkaniec królestwa? Oczywiście, że może tutaj w tym pytaniu zajść cała kwestia, którą w Krakowie doskonale znamy, pewnej nieufności wobec danych pochodzących z królestwa. Ale tutaj w tym przypadku nie było podstaw. Oczywiście to wiadomo, dlaczego on uważał, że Galicja jest biedniejsza i najbiedniejsza ze wszystkich ziem. Ona rzeczywiście nie mogła równać się z Wielkim Księstwem Poznańskim względem rozwoju cywilizacyjnego, ale jeśli chodzi o ogólny wygląd, o poziom życia chłopów, to było absurdalne, co on tam powypisywał. Szczepanowski był na ustach wszystkich. Był wielkim, że tak powiem, zwycięzcą tego swojego mitu nędzy. Mit nędzy został przyjęty i wszyscy mówili, że tak, oto jest dowód. Dowód w cyfrach na to, że Galicja jest taka strasznie nędzna. A najśmieszniejsze jest to, że działo się to w momencie, którego i profesor Purchla, i wielu historyków nie może traktować jako dna nędzy galicyjskiej. Bo okres autonomiczny, okres rozwoju Galicji, to jest właśnie wtedy, kiedy zyskaliśmy autonomię. I tutaj, proszę Państwa, pozwolę sobie na taką osobistą jakby element wypowiedzi. Miałem to szczęście, że uczestniczyłem w seminarium świętej pamięci profesor Heleny Madurowicz-Urbańskiej. To jest osoba, kiedy mit galicyjski był już całkowicie w Polsce nieobecny, bo on upadł po I wojnie światowej, praktycznie wolne, niepodległe państwo postawiło przed nami zupełnie nowe zagadnienia. Pewne wzorce Szczepanowskiego były przeszczepione, pewne idee można byłoby szukać w okresie międzywojennym, choćby u Kwiatkowskiego, ale ten wzorzec. Ale ona w latach 70. podjęła badania nad rzeczywistością ekonomiczną Galicji. I jako pierwsza postawiła bardzo mocno tezę, że o ile możemy mówić o biedzie i nędzy Galicji w pierwszej połowie wieku XIX, o tyle od momentu autonomii trzeba widzieć, co tutaj się działo i co się stało. Co się stało w zakresie budowy transportu, połączeń kolejowych, połączeń drogowych, planów regulacji rzek, rozbudowy infrastruktury miejskiej, stworzenia podstaw funkcjonowania samorządu miejskiego, rozwoju szkolnictwa. Prawdą, że w Galicji było jeszcze w 1910 roku 50% analfabetów, ale większość dzieci galicyjskich chodziło do szkoły. Co się stało z nauczycielami, których tak posponował Szczepanowski w swoim pamflecie, że jest ich tu tylu w Galicji, że nie mają co robić? Ci nauczyciele potem kształcili ludzi w niepodległej II Rzeczpospolitej. Więc tak by o Szczepanowskim można było, przepraszam, się rozgadałem, ale to ta teza profesora Madurowicz, ona jest przejęta przez naszą historiografię. U profesora Chwalby znajdziecie Państwo nie tylko wielu współczesnych innych opracowaniach i syntezach dziejów, już tę tezę, że nie można jednolicie patrzeć na rozwój Galicji. Galicja nie była najbogatszym krajem monarchii. Galicja wyprzedzała w rozwoju cywilizacyjnym Bukowinę i odstawała od reszty bardzo wyraźnie. Ale równocześnie nie można powiedzieć, że tutaj niczego nie zrobiono. No i w ten sposób doszliśmy do tego najbardziej, jak rozumiem, kontrowersyjnego, ale też
zmitologizowanego fragmentu historii Galicji przełomu XIX i XX wieku i tych dwóch biegunów postrzegania Galicji jako Halb Asien, jako krainy niedźwiedzi, jako Galicja Miserabilis, a równocześnie i my przecież w większości zapamiętaliśmy Galicję jako Galicja Felix, czemu postać Franciszka Józefa I znakomicie patronuje. I myślę, że teraz jest czas na dłuższą solówkę, jeżeli mogę tak powiedzieć, pana profesora Łazugi, którego głos póki co oszczędzałem, ponieważ państwo mogą nie wiedzieć, ale pan profesor heroicznie do nas postanowił przyjechać, mimo że jeszcze dwa dni temu rozmawialiśmy w zasadzie na migi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja jednak pięć groszy do tego, o czym pan profesor Zamorski mówił. Krzysztofie, to co powiedziałeś, to jest arcymądre, ale może warto się zastanowić, jaką siłę sprawczą, nadzwyczajną, na przykładzie właśnie Szczepanowskiego, ma jedno przypadkiem wypowiedziane zdanie. Myślę, że on nie przypuszczał, nie mógł przypuścić, że to zdanie o tej nędzy galicyjskiej zrobi tak zawrotną karierę, zwłaszcza, że był, i to jest dopiero ciekawe, wielkim admiratorem Juliana Dunajewskiego, o którym mówili Austriacy, że jest dobrodziejem Austrii. Szczepanowski nazywał go wielkim mężem stanu. Szczepanowski Dunajewskiego. Przypominam, że to za Dunajewskiego nie tylko najpierw skarb austriacki uległ zrównoważeniu, co było wielkim sukcesem profesora z Krakowa, trzykrotnego rektora, ale też wkrótce po jego ustąpieniu Dunajewskiego mianowicie, Galicja skonwertowała wszystkie swoje długi. Wszystkie. Chodzi o to, jak się dzisiaj ma w świadomości krakowian. Bardzo bym chciał to wiedzieć. Ja sobie takie badania robię w Poznaniu. Dunajewski do Szczepanowskiego. Jestem przekonany, że Dunajewski, Julian mianowicie, brat rodzony Albina, nie funkcjonuje jako taki wielki finansista, najwybitniejszy minister skarbu Austrii. W tej książce jest jego portret. Parlament wiedeński po jakichś dziwnych oporach, których do końca nie mogłem zrozumieć, pozwoli mi zreprodukować. To jest najpiękniejszy portret wiszący w westybulu parlamentu w Wiedniu. To od Dunajewskiego wywodzą się wszyscy ci polscy ministrowie, którzy przez 20 lat, powtarzam, przez 20 lat urzędowali przy Himmelpfortgasse, wśród nich był Korytowski, ten właśnie z Wielkopolski, który ostrogi zdobywał pod okiem Dunajewskiego. Ja już nie mówię, że rektorzy powinni kwiaty składać rok w rok na grobie Dunajewskiego, bo gdzie by oni nie urzędowali, gdyby on im nie wybudował rektoratu. Był ministrem, skąd my to znamy? Znalazł pieniądze i postawił kolegium nowum. Że nie ma tam jego portretu, to już jest osobna historia. Ale jeśli do tego nawiązałem, to dlatego, że nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jaką siłę sprawczą ma zdanie, słowo wypowiedziane w pewnym momencie historycznym. I raptem ono żyje swoim życiem, a już całkiem na osobności. Do wielkiej kariery tego terminu nędza galicyjska, bo ja badałem studentów w Poznaniu, z czym im się kojarzy Galicja. No połowa mówi z nędzą galicyjską. Ale jak pytałem dlaczego, a bo Laskowik i Smoleń to upowszechnili. Bo to był ten słynny duet i oni tak stali obok siebie, i Laskowik mówi, ja jestem z Wielkopolski, a ty, ta nędza galicyjska. A Smoleń taki mały, bo ja z Galicji. Ja nie mówię, że to za ich sprawą, ale oni najpierw ożywili ten termin, a potem go jeszcze tak pogłębili, bo wiadomo, my ludzie jesteśmy dosyć leniwi. Czekamy na skrót myślowy. Jak ktoś nam w dwóch słowach powie wszystko, to my to kupimy, chociaż nie powinniśmy. I kupiliśmy tę nędzę galicyjską. Jestem przekonany, Stanisław Szczepanowski nie przypuszczał, jaką karierę zrobi. Jestem absolutnie święcie przekonany, że ten Chrześniak Chłapowskich, który tam rozrabiał w Wielkopolsce, tylko Wielkopolska była dla niego za dobrze urządzona. Są tacy ludzie, którzy muszą gdzie indziej wyjechać, żeby na przykład do Ameryki, żeby tam w innych warunkach rozpocząć jakieś wielkie dzieło od podstaw. On sądził, że w Galicji. Tak się nie stało. A teraz mam przejść do tego?
Bardzo proszę, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pan profesor teraz... Tutaj na sali jest tylu moich kolegów, niektórych pracę naprawdę podziwiam. I mówić przy nich o niektórych kwestiach dla zawodowych historyków oczywistych to no trochę tak jakby po Jankielu w cymbały uderzyć albo po bykwarku na lutni zagrać, ale mimo wszystko powiem i bardzo panu profesorów przepraszam, że usłyszał rzeczy powszechnie znane. My czasem piszemy książki w nadziei, że jakaś teza, z której jesteśmy bardzo dumni, albo jakieś nachylenie, albo jakaś orientacja, zyskają uznanie. Właściwie piszemy książki nie dlatego, żeby opowiedzieć, jak to tam po kolei było, kto miał dwa imiona, a kto jedno imię, tylko żeby wyłożyć jakąś tezę. W tym gronie wszyscy wiedzą, że Paweł Jasienica, jeśli mogę się powołać na taki duży przykład, właściwie chciał napisać książkę, która będzie jedną wielką tezą, że jak się Polska pochylała na zachód, to było dobrze, a jak się wychyliła na wschód, to było coraz gorzej. No, krótko mówiąc, gdy się zdeokcydentalizowała, nastąpi początek końca. Ta teza była bardzo niebezpieczna za PRL-u, no bo za PRL-u to my byliśmy wychyleni we wschodnią stronę. Rzecz w tym, że nawet cenzorzy PRL-owscy nie zauważyli tej tendencji. Oni tam czytali, tam który książę się kiedy urodził i niektórzy historycy, nasi koledzy wytykali mu tam różne błędy, że on był Józef, a nie Jan, że nie w 24, w 13 wieku, tylko w 26, w 13 wieku. Może na szczęście dla Pawła Jasienicy. Na szczęście i na nieszczęście, bo tak naprawdę coraz rzadziej ludzie zastanawiają się, a co ta książka właściwie mówi, na jakie pytanie odpowiada? Na jakie pytanie odpowiada? Oczywiście pisząc tę książkę, nie pisząc na stopień, podług tego, jak uważałem i co chciałem powiedzieć, mogłem zawrzeć i dużo anegdot i takiego sążnistego materiału, który byłem pewien, a raczej przypuszczałem, że zaciekawi czytelnika. Bo mi zależy na tym, jak profesorowi Chwalbie, jestem o tym przekonany, żeby nas czytali. Bo jeśli nam nie zależy, to po co pisać w ogóle? Ale nam zależy. To wszystko prawda, ale drodzy Państwo, poza tym, że przez 30 lat zbierałem różne materiały, krakowsko, wiedeńsko, brneńsko, prasko i tak dalej, to jeszcze chciałem coś ogólnego powiedzieć w książce, której dałem tytuł złożony z jednego tylko słowa. Kalkulować. To jest słowo, którym często posługiwał się w dwóch językach, po polsku i po niemiecku, Agenor hrabia Gołuchowski. Napisałem o nim Wielopolski, któremu się udało. Człowiek najpierw znienawidzony, potem uwielbiany. Jakie to charakterystyczne. Do niedawna nasza reprezentacja była nic nie warta. Jesteśmy mistrzami świata, bo pokonaliśmy mistrzów świata. Gołuchowskiego pod koniec życia w ramię całowano. Ale dlaczego taki tytuł i dlaczego chodzi mi też o ogólniejszą teorię? Bo w dwóch z trzech zaborów w Galicji i w Wielkopolsce przyjęto zupełnie inną filozofię pracy, działania, polityki. W dwóch, trzech z trzech. W Wielkopolsce nie można było wygrać powstania, żadnego. Nic nie można było uzyskać przez powstanie. Niemcy były za silne. Jaka była tego konsekwencja? Ano taka, że nie liczy się kmicic, który wysadzi armatę, tylko trud organicznikowski, solidarystyczny, stąd bazar, spółka akcyjna czy kasyno obywatelskie, bo jak się solidaryzujemy, założymy towarzystwa i banki, to nie damy się Niemcom. To też była kalkulacja. W rezultacie to się nawet udało. Rzecz w tym, że historii Wielkopolski nie ma w percepcji no takiej najogólniejszej, czy w najogólniejszej pamięci historycznej Polaków. Pamięć historyczna Polaków, ta najogólniejsza i ta podręcznikowa, zwłaszcza gdy mowa o podręcznikach ukazujących się poza Polską, a traktujących o Polsce. Kiedy się wszystkie, no wszystkie, przesady, ale wiele przestudiowałem, bo sam podręczniki pisałem. Nie ma tego wątku. Nie ma też wątku galicyjskiego. Bo tutaj też przyjęto taką zasadę, że opłaca się kalkulować,
że co nam da takie porwanie się z motyką na Słońce albo na Księżyc? Nie da rady, zwłaszcza, że Austria stwarza możliwości, jakich Prusy nie stwarzają. No w tym sensie o wiele korzystniejsze, że można robić wielkie kariery. Dlaczego by nie spróbować, skoro można? Skoro inni próbują? Skoro już wtedy krakowscy stańczycy uważali, że jeśli chcemy ozdrowieć, nie możemy ignorować realpolitik. Przecież Anglicy kalkulują. Polityka angielska jest polityką kalkulacji, polityka niemiecka jest polityką kalkulacji, polityka francuska jest polityką kalkulacji, to dzięki kalkulacji stworzono imperia. Dlaczego mamy z góry zakładać, że my nie kalkulujemy? Poddajemy się emocjom, idziemy za głosem serca. Jeśli dookoła nas wszyscy kalkulują, jeśli siła zwycięża słabość, to bądźmy silni i kalkulujmy. Rzecz w tym, że efekty tej polityki kalkulować w Galicji były absolutnie niebywałe. Pan profesor Puchla powiedział, że wcześniej pisałem o Bobrzyńskim czy o Badenim. No tak, ale ministrów austriackich Polaków było, zależy jak liczyć, około 40. Jednemu, dwóm, trzem, pięciu może się udać. Ale jeśli, proszę Państwa, było 7 ministrów skarbu, jeśli w 1914 roku 2 resorty należały do Polaków, bo 2 było ministrów skarbu, wspólnego i galicyjskiego. Jeśli Bobrzyński mógł zostać ministrem skarbu, ale nie chciał. Potem miał zostać szefem rady rządu u boku Rady Regencyjnej. Jeśli to rozwiązanie austropolskie w zasadzie narzucono Austrii. Jeśli Bobrzyński był jednym z nielicznych ludzi na świecie, a na pewno w Austrii, który znał tajemnicę Meierlingu. Jeśli Dunajewski był osobą, której Franciszek Józef się trochę bał. Jeśli Polacy zrobili kariery zupełnie nieprawdopodobne, to dlaczego my dzisiaj mamy uważać, że to było nieważne, wstydliwe, że znaleźć się w kibicce to patriotyzm i chwała, a znaleźć się na salonach wiedeńskich to zdrada, lojalizm i zaprzaństwo. Ja bym nie chciał pomiędzy tymi tradycjami przeprowadzać jakiejś dystynkcji, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nas by nie było, gdyby nie romantyzm, gdyby nie insurekcje. Odnoszę się do nich z wielką pokorą. Zresztą mój dziadek był legionistą. To całkiem inna para kaloszy. Ale jeśli mamy takie dwie tradycje, jedną bardzo piękną, ale niewidowiskową, tej pracy organicznej, to jest tradycja mrówki tak naprawdę. To jest tradycja bohatera zbiorowego. W Wielkopolsce nie ma tak de facto bohaterów indywidualnych. Za każdym razem jest to bohater zbiorowy. Karol Marcinkowski, który był takim uwielbianym przez wszystkich liderem, mówił, że on nie jest żadnym liderem, on jest obywatelem. No i żeby go pochowali wszyscy. To znaczy chłopi, których tam chłopami nikt nie nazywał, tylko włościanami albo rolnikami mniejszymi, mieszczanie i szlachta. I w 1946 roku to bardzo symboliczne, bo wtedy rabacja w Galicji. Marcinkowskiego niosą najpierw jedni, potem drudzy, potem trzeci. Jeśli mamy taką tradycję, a obok tego tradycję taką jak tu w Galicji, dla mnie fascynującą, bo Bogiem a prawdą, drodzy Państwo, ci Polacy, 30 lat badałem ich życiorysy. Nie wiem, ile czasu spędziłem w Krakowie właśnie, to, czy w Wiedniu, czy w Pradze. Oni nie mieli sobie równych. Politycy austriaccy byli jak spod urzędniczej igły. Byli dosyć nudni, z kilkoma wyjątkami, jak Taffe. Cała reszta to byli nudziarze. I oni w pewnym momencie chcieli kogoś takiego, kto by ich ożywił, kto by miał energię inną. No, może Badeni. Przecież jak Badeni został premierem austriackim i wprowadził Polaków, a już wtedy od maja 1995 roku ministrem spraw zagranicznych był Agenor Hrabia-Gołchowskich, to mieliśmy polską konstelację, Austriacy mówili o preponderancji polskiej. Wszystkie najważniejsze resorty, łącznie ze skarbem, znalazły się w rękach Polaków. A Franciszek Józef mówił, że prosi o to Boga, żeby Badeni był jego ostatnim premierem. Tak się nie stało. Ale Franciszek Józef tak powiedział. I tych wielkich konstelacji polskich było bardzo dużo. Przynajmniej 3 były takie potężne. Ja tutaj zrobiłem w tej książce coś, co ma szybko przypomnieć, o czym mówimy. Takie tabelki,
gdzie wymienia wszystkich ministrów każdego gabinetu. Tych gabinetów było bardzo dużo. I tam, gdzie są Polacy, zawsze jest wytłuszczone nazwisko. W każdym gabinecie byli. W niektórych gabinetach trzech. To jest nieprawdopodobny sukces. Ja mam wszystkie adresy polskie w Wiedniu. Jak sobie tak chodzę po Wiedniu, na przykład Stadion Gasse, a tu mieszkał Korytowski. Tu niedaleko kościoła świętego Michała mieszkał Bobrzyński. Przy Herren Gasse mieszkał Badeni. Przy Judenplatz mieszkał Dunajewski. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ja inny Wiedeń widzę. Jak ja mówię moim przyjaciołom, jeden z moich czytelników pojechał właśnie do Wiednia i chodził tymi śladami. To w jakiś sensie on jest dumny, bo możemy być oczywiście dumni i powinniśmy z tradycji insurekcyjnej, ale nie ma żadnego powodu, żebyśmy jednocześnie na jakiś margines spychali dwie inne tradycje. Tę tradycję kalkulować spod znaku Galicji czy Małopolski i tę tradycję pracy organicznej spod znaku Wielkopolski. Bardzo dziękuję. To jest fantastyczna puenta, co nie znaczy, że pan profesor Zamorski nie dostanie jeszcze głosu. Chciałbym na chwilę, coś ale dodać, moment. Bo jeśli patrzymy i chcemy to widzieć wyłącznie w kategoriach cech nadprzyrodzonych Polaków, to chcę powiedzieć, że te cechy nadprzyrodzone wynikały z pewnej traumy, z faktu, że Galicja była jednakowo częścią i żyła w odniesieniu i w relacji do mitu Wielkiej Rzeczpospolitej. To była trauma powstania styczniowego. Te kalkulacje, a akceptacja dla austriackiego panowania, ona była bardzo złożona w przypadku szczególnie konserwatystów, co pan profesor zresztą w tej książce szczególnie pięknie pokazuje. Ona odnosiła się do ducha monarchicznego, ale fundamentem były niesamowite spory i podziały na temat sensu powstania styczniowego. Ono przenicowało społeczeństwo galicyjskie. Ono było wszędzie obecne. Ono prowadziło do sporów między rodzinami, podziałów, które jako Polacy doskonale znamy, bośmy nie tak dawno, a może i dziś jeszcze, przechodzili takie podziały po tragedii smoleńskiej. Podobna trauma, trauma powstania styczniowego podzieliła naszych rodaków. I w tym sensie można powiedzieć, że to kalkulowanie, ono wynikało z czegoś, bo gdzieś w zanadrzu tkwiła idea niepodległej Rzeczpospolitej. I kiedy ona wygrała, mit Galicji na moment przestał istnieć. Odżył w trzecim pokoleniu. I to jest fenomen. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, że te tradycje się schodzą. Najlepszy dowód jest ten mianowicie, że nikt w większym stopniu nie pomógł Piłsudskiemu w Krakowie, trzeba powiedzieć to wyraźnie, niż Michał Bobrzyński. Przy Krupniczej 9 się spotykali. Michał Bobrzyński uważał, że endecja to jest pewien problem. Z powodu Niemców, Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Ale socjaliści, którzy są niepodległościowcami, żadnym problemem nie są. On naprawdę chronił Piłsudskiego jako namiestnik jeszcze, tłumacząc ambasadzie rosyjskiej w Wiedniu, że Piłsudski zawodu jest pisarzem, a to, co robi, nie koliduje z prawem tu obowiązującym, a w takim razie, cytuję chyba dosłownie, przez prawo nie może być ścigane. Wiele razy się spotykali. Do tego stopnia do siebie się przyzwyczaili, że synowa Michała Bobrzyńskiego mieszkała przy świętej Jadwigi. Nagrałem z nią z 5 czy 6 godzin rozmów. Maria Spajgertu-Bobrzyńska mówiła, że mówiła mi, że pod wpływem tych spotkań ona się stała demokratką. A i mój teść na starość to był socjalista. No niekoniecznie trzeba jej wierzyć, ale coś tu na rzeczy było. Wobec tego te tradycje wcale nie były sprzeczne. Stańczycy zawiesili liberum conspiro. Idzie wojna. Powstanie ma sens wtedy, kiedy jest dobrze skalkulowane, jeśli ma szansę wygrać. Bo jeśli nie ma szansy, no to jest tragedia. Naród przestanie istnieć. Biologicznie nie może tyle razy przegrywać. I znowu wróciliśmy od mitu do realnej rzeczywistości, do historii i myślę, że to, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali, te kolejne puenty, które padały z ust panów profesorów, a także ta niezwykła książka, to też kontrapunkt do naszych mitów powstańczych, do tego, co jest immanentną częścią nie tylko naszej polskiej tożsamości, ale wielu innych narodów Europy Środkowej. Gloria victis, a więc chwała tym, którzy muszą najpierw być męczennikami i najchętniej przegrać.
Mit Galicji w jakimś stopniu, mam nadzieję, że pan profesor przybyły z Poznania to potwierdzi, no jest dzisiaj i również mam nadzieję, że to jest czytelne w naszej wystawie, no jakimś nawiązaniem do tego, czym karmił nas przed laty, jeszcze w czasach PRL-u, Stefan Bratkowski najdłuższą wojną w nowoczesnej Europy, to znaczy właśnie pokazaniem tej alternatywy i tej mądrości, jaka, co tu dużo mówić, również z tej lekcji Galicji płynie. Proszę Państwa, ofiarujmy sobie odrobinę luksusu, jeżeli mogę tak zapowiedzieć część dyskusyjną. Ona powinna być krótka. Pan profesor Łazuga już dał nam między wierszami niezwykle delikatnie sygnał, że mecz Polska-Szkocja jest dla niego dzisiaj też ważnym wieczornym wydarzeniem i myślę, że nie tylko dla pana profesora. Ale taki kwadrans akademicki na szybkie pytania. Mamy kolegów z mikrofonami. Bardzo proszę, jeżeli państwo macie zwłaszcza pytania, to proszę, a jeżeli jesteście już państwo wyczerpani, pan profesor Tomasz Gryglewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak się cieszę. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja chciałem poruszyć taki temat, który bardziej związany jest z dyscypliną, którą reprezentuję, to znaczy z historią sztuki, która jest, zajmuje się mitami też do pewnego stopnia. Mianowicie ja jako krakowianin bardzo ulegałem mitowi Galicji przez długie lata, ale ostatnio właśnie zaczynam od tego odchodzić na zasadzie przekory. I chciałem poruszyć taki temat, mianowicie fakt, że zabór austriacki de facto wcale nie był takim jednolitą strukturą i nie można go tylko sprowadzić do Galicji. Myślę tutaj o moim mieście rodzinnym, czyli Krakowie, który de facto był miastem może najmniej galicyjskim. Chociażby przez fakt, że kiedy powstaje Galicja ze Lwowem, przez następne 23 lata Kraków nie wchodzi w skład Galicji. Później przez 14 lat po ostatnim rozbiorze faktycznie jest pod władaniem Austriaków, ale później staje się wolnym miastem Krakowem przez 31 lat, czyli dość długo tak naprawdę patrząc na to. A później przekształca się w Wielkie Księstwo Krakowskie, które stanowiło być może nawet pewnego rodzaju nominalną, ale odrębną jednostkę. W gruncie rzeczy Franciszek Józef, cesarz, do którego podchodzono również w Krakowie trochę jako do postaci humorystycznej niekiedy, z punktu widzenia powiedzmy kabaretu i tak dalej, po prostu był wielkim księciem między innymi Toskanii i Krakowa. Więc oczywiście można byłoby się zapytać, jakie to ma konsekwencje. Myślę, że jednak tych konsekwencji można byłoby się doszukać. Między innymi także to podkreślanie odrębności Krakowa w sensie kulturowym wynika u mnie też z takich dyskusji, które toczą lwowiacy z Krakowian, taki typowy spór, które miasto piękniejsze, które ważniejsze. No więc takie pierwotne przekonanie, że Kraków i Lwów to bardzo podobne miasta, na przykład z powodu struktury architektonicznej, jednak de facto upadają. Na czym polega ta odrębność? Tutaj też była mowa o powstaniach. Trzeba pamiętać, że właśnie w Krakowie odbyło się powstanie 1846 roku. I także walki związane z 1848 z Wiosną Ludu, więc Kraków pełnił, czym ta architektura się różni tak generalnie i sztuka Krakowa w porównaniu z resztą Galicji i z Wiedniem jako stolicą, mianowicie tutaj cały czas było dążenie do stworzenia stylu narodowego i to dążenie zmaterializowało się w wielu punktach i także w wymiarze artystycznym Kraków w pewnych dyscyplinach górował nad
nad resztą Galicji, nad Lwowem, do pewnego stopnia oczywiście w różnych okresach, więc tutaj chciałem właśnie zwrócić uwagę i podkreślić też myślenie na zasadzie odrębności pewnych części zaboru austriackiego Galicji, czyli jak mówiono w okresie międzywojennym Małopolski. Bardzo dziękuję. No, ja rozumiem, że Lwów i Kraków były wobec siebie nie tylko konkurencyjne, ale komplementarne. Nie było narodu galicyjskiego, w związku z tym Lwów pełnił funkcję stolicy i kosmopolitycznej metropolii, stolicy największego kraju koronnego, kraju, który co do powierzchni i ilości mieszkańców jest porównywalny z dzisiejszą Austrią czy z dzisiejszą Portugalią. Natomiast Kraków zdegradowany po likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej i ta elipsa z Wielkim Księstwem Krakowskim była zaledwie elipsą, bo przecież cały skarb Rzeczpospolitej Austriacy zagarnęli w 1846 roku, co Kalinka świetnie opisał. No, stał się tą duchową stolicą Polaków i ta komplementarność myślę, że jest częścią bogactwa Galicji i jej różnorodności, oczywiście, różnorodności. Na tej wielkiej przestrzeni pomiędzy Białą Galicyjską na zachodzie, a Zbruczem, kawał drogi na wschodzie. Ale paradoks Krakowa polega na tym, że dzisiaj w sytuacji, kiedy Galicja przecięta jest linią Kerzona, granicą szengeńską, jak mówimy, to ten Kraków, który tak późno znalazł się w Galicji i tak często manifestował swoją odrębność, jest depozytariuszem tej polskiej tradycji pamięci galicyjskiej wobec reszty Polski. Jeśli można skomentować, będę bronił Lwowa, to znaczy w sensie cywilizacyjnym tych dwóch miast nie można porównywać. Kraków był po prostu z punktu widzenia dynamiki rozwoju miasta, wielkomiejskości, a no, nie można go porównywać ze Lwowem. Lwów był potężną metropolią buzującą, wybuchu, on wybuchł po prostu. Rozwój miasta Lwowa, infrastruktury miejskiej, architektury miejskiej, instytucji kultury, uniwersytetów przytłaczał rozwój Krakowa. Ten konflikt krakowsko-lwowski był śmieszny. To lwowianie śmiali się z nas, mówiąc, że świętujemy głównie pogrzeby. O czym można w naszym katalogu również przeczytać. Ale proszę przede wszystkim o pytania, aby skorzystać zwłaszcza z obecności. Pan profesor Andrzej Chwalba ma pytanie, jak rozumiem. Jeśli można prosić znakomitych panów profesorów o odpowiedź czy refleksję na temat konkurencji dwóch mitów ukraińskiego, ukraińskiej Galicji i polskiego mitu Galicji. Konkurencji, bo ta konkurencja jest w obszarze kultury, polityki czy mitów alternatywnych. Znaczy, ja powiem tak. Dla Polski mit Galicji jako punktu wyjścia do wolności nie był mitem. Galicja odegrała bardzo istotną rolę w momencie, gdy odzyskaliśmy niepodległość. Dostarczyła armii urzędników niepodległej Rzeczpospolitej, dostarczyła armii profesorów do uczelni, które wówczas zostały tworzone w okresie II Rzeczpospolitej, dostarczyła systemu prawnego bardzo nowoczesnego z kodeksem cywilnym na czele, dostarczyła rozwiązań organizujących miasta, to nie był mit. Galicja była punktem istotnym w rozwoju cywilizacyjnym II Rzeczpospolitej. Jeśli idzie o Ukraińców, odegrała ogromną rolę w podtrzymaniu ich tradycji narodowych. A sukcesem II Rzeczpospolitej, jej sukces polegał głównie na tym, że była w stanie stworzyć jednolite państwo i odrzucić myślenie w kategoriach tego, która część Rzeczpospolitej była ważniejsza. Sukcesem Rzeczpospolitej było to, że w jakiś sposób udało się ją scalić, choć punkt wyjścia był szalony. Boję się, że nasi przyjaciele Ukraińcy, apoteozując dzisiaj Galicję, zatracają troszeczkę to, co jest podstawą polityki, myślenie realne. Nie można przykładać stosunków końca XIX wieku do realiów współczesności. Te mity były konkurencyjne, bo konkurencyjne było postrzeganie. I tutaj ma rację profesor, nasz przyjaciel, historyk sztuki, kiedy mówi, że Galicja
jest kolejny mit tej wspaniałej Galicji Felix, w którym Polacy kochali się z Ukraińcami, Ukraińcy kochali Polaków, a do tego wszystkiego jeszcze Żydzi wszystkich szczerze obejmowali. Problem Galicji polegał na tym, że Polacy traktowali z absolutną wyższością Ukraińców. Od chłopa po szlachcica. Że Ukraińcy nienawidzili Polaków i postrzegali ich jako panów, którzy chcą zaprzeczyć ich racji bytu. I że Ukraińcy ani nie darzyli zaufaniem Polaków, ani nie byli zachwyceni Ukraińcami, zresztą cierpieli od nich dostatecznie wiele i sami próbowali tworzyć, jakoś się organizować tutaj. W sumie skończyło się to narastającym antysemityzmem, potężną falą emigracji żydowskiej z Galicji. Do dziś ten mit kwici, galicjanerzy żydowscy, kultura żydowska, tak, ale Żydzi galicyjscy z kolei też nie byli bogaczami. Żyd galicyjski był przysłowiowo biedny. Liczba bogatych Żydów była śmiesznie mała. Dominowała uboga warstwa drobnych żydowskich handlarzy. Więc ten obraz cudownej Galicji, gdzie wszyscy się kochają, jest absurdalny, jest śmieszny. Mity polskie i mit ukraiński, tak, to były dwa konkurencyjne, w tym sensie, że to były dwa konkurujące narody. W tym sensie narody, że Polacy dbali, czy myśleli o tradycjach Rzeczpospolitej, w której nie było Rusinów jako elementu państwa, a Rusini domagali się i budowali swą tożsamość narodową w opozycji zresztą do kultury polskiej i w opozycji do tradycji szlacheckich. Pan profesor Łazuka. Pan profesor bardzo ciekawe pytanie postawił. Pytanie, czy Ukraińcy mogli zrealizować swoje aspiracje inaczej niż kosztem Polaków. Mówiliśmy, że Szczepanowski wymyślił tytuł Nędza Galicyjska i ów tytuł zrobił zawrotną karierę. Zawrotną karierę zrobiło też słowo Piemont. Próbowałem policzyć, zresztą dla potrzeb krakowskich, kiedy to było w kwietniu, panie profesorze? Tam u Majchrowskiego w kwietniu. Ile było Piemontów? W Galicji kilka. Pierwszy to góry, ponieważ w górach nigdy nie było Austriaków w Nowym Targu, no to Piemontem galicyjskim pierwszym byłyby góry. Nie wiadomo, gdzie się zaczynające, ale to już jest Piemont. Potem cała Galicja była Piemontem, no bo Piemont robił wrażenie. To był taki skrót myślowy. Mówisz Piemont, myślisz dążenie do niepodległości, a jeszcze przy takim ładnym odrodzeniu, risorgimento. No i dwa różne wątki, od góry i od dołu. Od góry Cavour, Piemont, od dołu Garibaldi. Wszystko razem Piemont. No, chociaż Garibaldi nie bardzo pasuje, ale w micie nie wszystko musi dokładnie pasować. No i teraz Ukraińcy. I tutaj dopiero zaczyna się piemontyzacja prawdziwa. Panie profesorze, to teraz czytam, jeden z moich przyjaciół Ukraińców takie rzeczy właśnie głosi, bardzo go lubię i cenię, ale chyba trochę przesadzać, tu się właśnie zgadzam z tobą, Krzysztofie. On się zastanawia, ile Piemontów jest dzisiaj na Ukrainie i mówi, że są przynajmniej dwa. Jest lwowski i kijowski, przy czym, uwaga, uwaga, lwowski sprawuje domyślną hegemonię nad kijowskim. No też mamy konflikt między Piemontami. Ale są jeszcze inne Piemonty ukraińskie, historycznie rzecz biorąc. Jeśli na przykład Wasyl Wyszywany miał być ewentualnie królem albo księciem, to niektórzy Ukraińcy mówią, to był najlepszy model piemącki, taki habsbursko-piemącki. Jeśli Polacy się przyczynili w 1938 do tej Rusi Zakarpackiej, to niektórzy mi mówią, to też jest jakiś Piemont. Właściwie nie wiem, dlaczego my nieraz popisujemy się jakąś indolencją umysłową, jakbyśmy nie umieli wymyślić coś oryginalnego, tylko nazywamy jednym i tym samym mianem rzeczy różne i w rezultacie już nie wiadomo, czy ukraiński Piemont koliduje z polskim Piemontem, czy nie, bo kiedyś niewątpliwie kolidował. A czymże był Brześć, ten straszliwy pokój brzeski? Jak nie kolizją dwóch Piemontów? Wtedy się krakowianie właśnie odcięli od Austrii, obrazili na Krupnicze 9 Bobrzyńskiemu, wbito szyby, a Jaworski tak spazmował, że mówił, że przyjdzie mu zmieszać się z ulicą. To chyba gorsze niż śmierć, czyli że wyjdzie na ulicę i będzie protestować. Rozumiem, że chodzi o luty, marzec 1918 18 roku, tak. Z pół roku przed wybuchem niepodległości. Tak jest. To takie starcie dwóch Piemontów, bo wtedy nie można było tych dwóch Piemontów pogodzić. Dzisiaj, kiedy właściwie Ukraińcy piemontyzują sobie Ukrainę poza Polską, bo to nie są banderowcy, na szczęście, ci, którzy tak piemontyzują,
No to mogę sobie wymyślać tradycję historyczną sięgającą do Wasyla Wyszywanego. To, że oni do niego sięgają, jest dla mnie jednak pewnym zaskoczeniem. No ale fakt, że sięgają. Że mówią, że jednak Lwów, bo Kijów prędzej czy później odpuści. No chyba, że uda się utrzymać tę, co za sformułowanie, domyślną hegemonię Lwowa nad Kijowem. Nie wiem, na czym miałoby to polegać, ale intelektualiści, co to dużo mówić, nieraz przesadnie sprawy komplikują. A przecież tak naprawdę, drodzy Państwo, ci wspaniali ludzie na tej okładce, te rodziny żyją, to są korytoscy, gołuchoscy, badaniowie, prawie wszystkie rodziny żyją. A nawet niektóre są obecne na sali. No bo niektóre są obecne na sali. Korytoscy zawsze przychodzą na te różne panele, bo korytoscy to taka rodzina lekarska w Poznaniu, laryngologów. Właśnie. Otóż, proszę Państwa, ci wspaniali ludzie, arcyinteligentni, przecież naprawdę ta profesura krakowska wtedy na przełomie XIX i XX wieku i w XVIII roku, to byli może najinteligentniejsi ludzie od jakichś 100 albo 200 lat. O geniusz się ocierali, taki Władysław Leopold Jaworski czy Michał Bobrzyński. Austriacy to widzieli, ale oni zbankrutowali, ponieważ intelektualista zachowuje się jak szachista. W szachach można popełniać błędy, ale nie można łamać reguł gry, czyli hetman chodzi tak jak chodzi, a konik skacze tak jak skacze. Nie może być ruchu hetmana konikiem. Otóż rzecz w tym, że polityka nie jest logiką. Polityka jest psychologią. A to byli profesorowie, intelektualiści, którzy z Bobrzyńskim na czele Piłsudskiego uważali za fantastę. No taki Garibaldi, no. Fantasta. On coś tam mówi, ale jaką sobie właśnie Polskę wyobraża? No, jakoś fantastycznie. Musimy nad nim sprawować kontrolę. Rzecz w tym, proszę zauważyć, że fantasta wygrał. Fantasta okazał się realistą, bo on dalekosiężnych planów nie rozsnuwał. Natomiast realiści, Stańczycy właśnie, ci bardzo mądrzy ludzie, kompletnie zbankrutowali wobec historii. To była wielka porażka rozumu. Wielka porażka rozumu. Jeśli już na koniec powiem Państwu, że w 1918 roku, kiedy już no Daszyński nawet wiedział, że Austrii nie będzie, to oni jeszcze mówili, jak to nie będzie. No to co będzie, jak nie będzie Austrii? Jakaś logika przecież obowiązuje. No. A Biliński zrobił coś no, zupełnie komicznego. Mianowicie do tekstu, że mieszkańcy Krakowa i Galicji uważają się za obywateli niepodległego państwa polskiego, wstawił, takie wpływy jeszcze posiadał, słowo po niemiecku auch, także za obywateli niepodległego państwa polskiego, bo na wszelki wypadek pozostają obywatelami, czyli poddanymi CK monarchii. Profesor, rektor Leon Biliński. Kto tu był fantastą? Piłsudski czy Biliński? Dziękuję. Ale przepraszam na koniec, Waldemar, zaczęliśmy zgodnie, ale skończymy w sporze. Bo, dziękuję. Co to znaczy przegrał Bobrzyński? Co to znaczy przegrał Szujski? Kto stworzył pomysł na to, żeby myśleć o polskiej historii w kategoriach winy Polaków za upadek I Rzeczpospolitej? Stworzył wzorzec uprawiania historiografii, spór, który trwa do dzisiaj. Franciszek Bujak stworzył Polską Szkołę Historii Gospodarczej. Nie widział możliwości tego, żeby Galicja upadła, ale w momencie, kiedy powstało niepodległe państwo, poszedł do rządu, a potem we Lwowie stworzył jedną z najwspanialszych szkół historii gospodarczej w Europie, a swą myślą wybiegał daleko poza tym, co się działo w historiografii XX wieku. Inżynierowie naftowi. Nie do końca bym powiedział tak, że widać świat i historię możemy tylko z punktu widzenia gabinetów politycznych. Wydaje mi się, że nie wszyscy oni przegrali. Bobrzyński cieszył się, jak wiesz, doskonale z niepodległości i cieszył się niepodległą Rzeczpospolitą, że nie dopuszczał, że może powstać. To jest jego przegrana, ale nieszczęścia w tej przegranej nie widział przecież. Ja to muszę skomentować, muszę panie profesorze, bo nie ma między nami sporu. Krzysiu, nie ma między nami sporu. Ty mówisz o historiografii, o nauce, tu zgoda, bo Bobrzyński na pewno nie był przegranym historykiem. To jest zresztą konkluzja tej mojej pierwszej książki. Ale jak się profesorowie za politykę biorą, to są nieszczęścia. Do dzisiaj to zostało. Otóż przypominam, że ja nie mówię teraz o tym, jakim był ekonomistą Leon Biliński, bo był fantastycznym. Nie mówię, jakim prawnikiem był Michał Bobrzyński, bo był fantastycznym. Mówię, jakimi oni byli politykami.
No, powtarzam, lepiej, żeby się jednak profesorowi za politykę nie brali, bo tylko nieszczęścia stąd wynikają. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję obu panom profesorom i państwu. I nieustająco zapraszam też do naszej galerii, do studiowania wystawy, która jest również legendotwórcza. Dziękuję bardzo.